Cześć, dzisiaj postanowiliśmy nieco przybliżyć Wam usługę Prime Video, czyli po prostu Amazon Prime, czyli po prostu VOD Amazona, to słynne VOD Amazona, na którego wejście do Polski od tak dawna czekamy, takie oficjalne wejście do Polski, ponieważ usługa jest już dostępna od grudnia 2016 roku, czyli ponad 2 lata, ale wciąż mało osób wie, że na polskim rynku tych premium VOD Netflix oraz HBO Go ma sporą konkurencję w postaci właśnie Prime Video. No nikt do tego serwisu praktycznie nie zagląda, ze względu na to, że nie miał on jeszcze żadnej dużej kampanii promocyjnej. Wciąż na to czekamy, wciąż się na to przygotowujemy. W 2018 roku latem został spolszczony interfejs i wtedy już myśleliśmy, że to będzie to wielkie wyczekiwane wejście do Polski. No ale na razie mamy tylko polski interfejs, mamy też polskie napisy, mamy też polskie wersje językowe i to jest bardzo cenna wiedza. Z tego możemy już korzystać. Możemy też korzystać z rosnącej ciągle biblioteki tego serwisu, więc dzisiaj pogadamy sobie o Prime Video. Dzisiaj powiem Wam też, jakie seriale możecie tam znaleźć, ale to nie będzie typowa topka, więc jeżeli jesteście miłośnikami hasła pod tytułem w 5. minucie kończę gadać, to chciałam Wam powiedzieć, że to, co powiem teraz, będzie dosyć istotne z punktu widzenia ewentualnego korzystania z tej platformy, dlatego że chciałabym po prostu opisać, na czym ona polega, jaka jest jej historia i w ogóle czego się po niej spodziewać. Zacznijmy od podstaw. Prime Video to jest dokładnie to samo, co kiedyś Amazon Prime. Jest to usługa, jest to platforma należąca do jednego z najbogatszych ludzi świata, czyli do Jeffa Bezosa. I on ma naprawdę spore pieniądze, żeby zainwestować w nowe produkcje, nowe seriale i z tego, co wiemy, szykuje naprawdę ostrą ofensywę globalną. Prime Video w swojej pierwotnej wersji istniało od 2006 roku i była to usługa dostępna na amerykańskim rynku, a także na nielicznych rynkach europejskich, m.in. w Niemczech, w Austrii i w Wielkiej Brytanii. W 2016 roku, tak jak Netflix, usługa się otworzyła się ze względu na konkurencję na rynku, ze względu na kwestie licencyjne, a także ze względu na piractwo. No po prostu łatwiej było udostępnić usługę w tam powiedzmy, nie wiem, 180 krajach, niż walczyć z tymi, którzy przechwytywali treści i wpuszczali je do sieci. Nie znaczy to, że było tam co oglądać, dlatego że w grudniu 2016 ta biblioteka była bardzo biedna. Było tam trochę oryginalsów Amazona, czyli tych, wiecie, takich ich autorskich seriali, takich jak, nie wiem, no Transparent, Man in the High Castle, albo dajmy na to Mozart in the Jungle. To wszystko tam było dostępne, ale na przykład bez polskiej wersji językowej, która pojawiła się dopiero latem 2018 roku i od tamtej pory rzeczywiście wygląda na to, że coś się zmienia, ponieważ seriale są dodawane, jest ich coraz więcej i czasami jest tak, że jeżeli jakiegoś serialu wyraźnie nie ma na Netflixie albo na HBO Go, to możecie założyć, że to Amazon kupił licencję i ma go u siebie, tak jak na przykład Amerykańskich Bogów albo Preachera. Od czasu pojawienia się polskiego interfejsu oczywiście wszyscy bardzo niecierpliwie czekamy, aż coś się wreszcie zadzieje, dlatego że jak mówię, przybywa seriali, jest tam co oglądać, usługa nie jest droga. W tej chwili pierwszy miesiąc jest za darmo, natomiast później, i teraz mogę się pomylić, dlatego że to się ostatnio pozmieniało, bo ten darmowy miesiąc jest też od 2019 roku, ale pierwsze 2 miesiące powinny być płatne 2,99 euro. Niestety ceny są w euro, nie są w złotówkach, natomiast kolejne miesiące kosztują już 5,99 euro, czyli w przeliczeniu na polski to jest tak między 14 zł a 26, przy czym to się zaczyna powoli rzeczywiście opłacać. Na pewno się opłaca ten darmowy miesiąc, bo można sobie troszkę tam pooglądać, a to troszkę zamienia się w dużo. I teraz tak, wielki launch platformy jeszcze cały czas nie nastąpił, cały czas jeszcze nie wiemy, kiedy on w ogóle nastąpi, ponieważ mówiono, że w styczniu 2018, latem 2018, na początku 2019 i nadal nic. Natomiast już w tym momencie rzeczywiście możecie sięgnąć tam po kilka świetnych produkcji i kilka produkcji nadchodzących, które będzie można tylko tam obejrzeć. Zrobiliśmy dla Was taki bardzo skrótowy przegląd oferty i to nie jest cała oferta, ta oferta naprawdę rośnie. I zacznę oczywiście od mojego absolutnie ulubionego serialu, który został zresztą przez Amazona uratowany i jest to The Expanse. Kilka miesięcy temu gruchnęła bardzo smutna wiadomość, że stacja sci-fi skasowała The Expanse, ponieważ ich na to nie stać ich na to, żeby produkować tak drogą i ambitną space operę, której nikt nie ogląda. Nie tyle nikt nie ogląda, ile po prostu, no powiedzmy sobie szczerze, sci-fi nie jest kanałem, który globalnie dociera do milionów odbiorców i na szczęście The Expanse, które osobiście naprawdę uwielbiam, trafiło do Amazona. To Amazon wszedł cały na biało i powiedział: tutaj macie pieniądze, my będziemy teraz produkowali The Expanse i nie tylko będą produkowali, a właściwie już produkują 4. sezon, ale też kupili licencję do poprzednich serii, które w Polsce mogliście oglądać z pewnym opóźnieniem na Netflixie. Z Netflixa The Expanse zniknęło, natomiast pojawiły się wszystkie 3 sezony dotychczasowe na Amazonie w tej chwili, właściwie dosłownie tydzień temu, i tam możecie oglądać już ten serial w bardzo dobrej jakości i z polską wersją językową, co też jest bardzo cenną informacją. I tutaj jeszcze, jeśli chodzi o jakość, to chciałam powiedzieć, że Prime Video pod względem interfejsu absolutnie nie ustępuje w żadnym stopniu Netflixowi, więc jeżeli narzekacie na przykład na HBO Go, to Prime Video pod tym względem stoi dużo wyżej, a poza tym obsługuje różne nośniki, również Smart TV, są aplikacje na telefony, są aplikacje na tablety i właściwie jest dostępne w każdej możliwej wersji. Odnośnie The Expanse to muszę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Jestem bardzo szczęśliwa, że Prime Video ma The Expanse, ponieważ będziemy mogli wreszcie oglądać ten serial na bieżąco, czyli właściwie będziemy mieli dostęp do odcinków w dniu ich premiery oficjalnej w Stanach Zjednoczonych. The Marvelous Mrs. Maisel. Ostatnim bardzo głośnym tytułem wyprodukowanym przez Amazon jest oczywiście Marvelous Mrs. Maisel, serial, który został obsypany nagrodami po prostu z góry na dół, stworzony przez Amy Sherman-Palladino, tą panią, która wcześniej stworzyła Gilmore Girls, no i oczywiście z fantastyczną Rachel Brosnahan w roli głównej. Ona też już zdążyła zdobyć i Złotego Globa, i Emmy za tą rolę. Jest to bardzo fajna, bardzo inteligentna, bardzo błyskotliwa komedia. Jeżeli jej jeszcze nie znacie, to koniecznie sięgnijcie po recenzję na naszym kanale, a także po sam serial, który jest dostępny w tym momencie w 2 sezonach w całości z polską wersją językową na Prime Video. Homecoming i Mr. Robot. Mówię o 2 tytułach, dlatego że są to 2 tytuły stworzone przez tego samego człowieka, sama Ismaila, pana, który przede wszystkim stworzył Mr. Robot. No i to jest serial, z którym w Polsce były pewne problemy, jeśli chodzi o jego dostępność. Gdzież ten Mr. Robot nie był? Był na Canal Plus, był na Show Maxie przez jakiś czas, jest w tym momencie dostępny na Prime Video z 3 dotychczasowymi sezonami, z polską wersją językową, natomiast nie jestem w stanie Wam w tym momencie zagwarantować, że 4. finałowy sezon pojawi się na Prime Video od razu, bo tutaj, jak mówię, wchodzą w grę kwestie licencji i być może, że licencję na całość, na dystrybucję całości ma Canal Plus i być może dopiero później serial pojawi się na Prime Video, natomiast na Prime Video od razu z całym sezonem pojawiło się Homecoming, które uważam jest genialne, też recenzowaliśmy na kanale, więc też odsyłam Was do recenzji, no i odsyłam Was do oglądania, jeżeli jeszcze nie widzieliście. The Looming Tower. To jest przede wszystkim propozycja dla wszystkich tych, którzy lubią dobre seriale oparte na faktach, a także takie seriale, które zahaczają o geopolitykę, dlatego że The Looming Tower to jest 10-odcinkowy miniserial, który właściwie, no może nie jest dokumentalny, ale bardzo mocno trzyma się faktów. Jest oparty na reportażu autorstwa Lawrence'a Wrighta, takiego bardzo znanego amerykańskiego reportażysty, i opisuje po prostu wydarzenia, które doprowadziły do ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku. W jednej z głównych ról wystąpił Jeff Daniels, bardzo dobra rola, ale w ogóle sam serial jest naprawdę bardzo dobry. Oczywiście nie jest też dla każdego, dlatego że wymaga dużego skupienia, tam się dużo dzieje, tam jest bardzo dużo niuansów, no i są te, wiecie, takie właśnie niuanse polityki wewnętrznej Stanów Zjednoczonych, ale naprawdę polecam, warto, jeżeli macie tylko czas. The Man in the High Castle oraz Electric Dreams. Dwa seriale, dwa bardzo różne seriale, ale mówię o nich w jednym wątku, dlatego że zahaczają o, a właściwie są inspirowane opowiadaniami Filipa K. Dicka. The Man in the High Castle to była pierwsza produkcja Amazona, taka powiedzmy polityczno-historyczno-fantastyczna. Electric Dreams to jest z kolei antologia, każdy odcinek jest o czym innym, każdy odcinek jest ekranizacją osobnego opowiadania. Nie są to może seriale wybitne. Żaden z nich nie dostał jakichś bardzo prestiżowych nagród. Żaden z nich nie stał się mega hitem, ale mimo wszystko, jeżeli szukacie takiej nieco ambitniejszej rozrywki, to Wam je polecam. Jack Ryan. Było już o The Looming Tower, no to teraz dla tych, którzy jednak wolą nieco więcej sensacji w produkcjach. Jack Ryan, ekranizacja kolejna prozy Toma Clancy, 8-odcinkowy serial. Nie wiem, czy będzie kontynuacja, tego akurat nie sprawdziłam. Jeżeli coś wiecie na ten temat, to koniecznie piszcie. Z Johnem Krasińskim w roli głównej. John Krasiński tutaj gra takiego agenta, który biega z bronią. Ja nie do końca jestem przekonana, czy on mi pasuje do tej roli, ale sam serial jest sprawnie zrobiony. Ja się trochę nudziłam, ale wiem, że zdobył sobie sporą grupę fanów, więc jeżeli tylko szukacie dobrego, sensacyjnego serialu, to koniecznie sięgnijcie po Jacka Ryana. Goliath i Bosch. Oba seriale już recenzowaliśmy, więc nie będę się jakoś bardzo nad nimi długo pochylać. Myślę, że te tytuły gdzieś już słyszeliście. Goliath miał już 2 sezony, Bosch doczekał się, o ile dobrze pamiętam, 3. Oba można było oglądać w Polsce, dlatego że były również dystrybuowane na licencji poza Amazonem, ale zostały wyprodukowane przez Amazon Studios. Goliath to jest produkcja, za którą stoi David E. Kelly, taki bardzo znany amerykański producent, który ma na koncie m.in. Big Little Lies, który ma na koncie ostatnio Mr. Mercedes, który kiedyś dawno temu stworzył Ellie McBeal. No i przede wszystkim główną rolę gra tutaj Billy Bob Thornton, którego możecie kojarzyć bardzo dobrze z na przykład Fargo z 1. sezonu. A Bosch to jest taki serial kryminalny, kryminalno-policyjny z elementami sensacji o bardzo smutnym panu detektywie, któremu w życiu nie wyszło. Natomiast oba mogę Wam polecić, dobrze się je ogląda. Jak mówię, można się do nich przyczepić, do każdego za co innego, ale jeżeli macie tylko chwilę czasu, to dajcie im szansę. American Gods i Preacher. No właśnie, i mówiłam Wam o tym, że jeżeli jakiegoś serialu, który jest znany w Stanach Zjednoczonych, nie da się znaleźć na Netflixie albo nie ma go na HBO Go, to bardzo prawdopodobne, że gdzieś w pewnym momencie pojawi się na Prime Video. I to jest niesamowite, że Preacher od 1. sezonu w Polsce dostępny był właśnie na Prime Video. Tam można go było znaleźć, co prawda niestety bez polskiej wersji językowej. Teraz to się już, wydaje mi się, zmieniło. Podobnie jest z American Gods i jeżeli w tym momencie czekacie na 2. sezon American Gods, który będzie przecież startował już zaraz i chcecie oglądać na legalu ten serial, no to oglądajcie na Prime Video, dlatego że właśnie tam go znajdziecie. Lorena. Powiem Wam tak, ja ogólnie na platformach VOD szukam dobrych filmów, dobrych seriali, ale również dobrych dokumentów. I zazwyczaj to jest właśnie dla mnie taki ostateczny wyznacznik, że platforma rzeczywiście jest dobra, to czy ma dobre filmy albo seriale dokumentalne. I do tej pory Prime Video nie miało praktycznie żadnych filmów dokumentalnych, nic co by mnie zaciekawiło, ale coś się zaczęło zmieniać i na przykład ostatnio pojawiło się na Prime Video coś bardzo dobrego i jest to miniserial dokumentalny, 4-odcinkowy, wyprodukowany przez Jordana Peele, tego pana, który stworzył Get Out. On jest naprawdę świetnym reżyserem, świetnym twórcą i świetnym dokumentalistą, jak się okazuje. Jest to serial, który opowiada sprawę bardzo tabloidową, sprawę, która miała miejsce w latach 90. Była to historia pani, a właściwie małżeństwa, w którym doszło do bardzo przykrego zdarzenia, mianowicie żona obcięła penisa swojemu mężowi. I to, co brzmi rzeczywiście jak taka sprawa, o której trudno mówić bez takiego, wiecie, uśmiechu pod wąsem, okazuje się punktem wyjścia do czegoś więcej, do bardziej złożonej historii, do analizy społecznej. Niesamowicie dobrze zrobiony film, niesamowicie dobrze się go ogląda, bardzo ciekawy i wreszcie dający głos tej osobie, która okazała się w tym wszystkim ofiarą, czyli żonie, czyli Laurinie Bobbitt. Bardzo Wam polecam ten serial, ale to nie wszystko, dlatego że na Prime Video wkrótce pojawią się też kolejne bardzo obiecujące produkcje. Pierwsza z nich to będzie oczywiście Good Omens, który jest współprodukowany przez Amazon Studios razem z BBC, czyli no gdzież indziej moglibyśmy obejrzeć ten serial, jak nie tam właśnie. Oczywiście dostępność odcinków będzie równolegle na całym świecie, więc to jest akurat świetna wiadomość dla wszystkich, którzy czekają, tak jak ja na przykład, na tą adaptację. Poza tym ja czekam też na taki serial dokumentalny, który nazywa się This Giant Beast That Is The Global Economy. I to jest serial o globalnej ekonomii. Temat brzmi dosyć, powiedziałabym, przygnębiająco i nudno, ale nie martwcie się. To jest serial stworzony przez tego samego człowieka, który stworzył The Big Short, który stworzył Vice, czyli on się zajmuje przekładaniem bardzo ciężkich, takich niesprzedażowych trochę, niekomercyjnych tematów na nasze, na język rozrywki i robi to fenomenalnie. Poza tym Amazon Prime to jest też miejsce, gdzie znajdziecie takie seriale jak na przykład The Office w całości albo Parks and Recreation również w całości. Można tam znaleźć też taki serial jak Fleabag. Nie wiem, czy go kojarzycie. Jeżeli kojarzycie taką panią Phoebe Waller-Bridge, która teraz tworzy Killing Eve, no to Fleabag jest jej takim pierwszym głośnym serialem, w którym nie tylko zagrała, ale pisała scenariusz i ona jest jego twórczynią. Więc tak jak mówię, Prime Video to jest taki serwis, gdzie można znaleźć sporo dobra. To jest tylko takie prześliźnięcie się po powierzchni tego, co tam się da znaleźć. Z tego, co ostatnio patrzyłam, to sporo przybyło tytułów i mam ogromną nadzieję, że wreszcie będzie tam co oglądać, bo ja już od dawna płacę za Amazona i od dawna liczę na to, że będzie tam co oglądać, po pierwsze, a po drugie, że będzie przybywało tych nowości. Nadal liczę, że Prime Video wejdzie jakoś tak mocniej do Polski, wreszcie oficjalnie, że się na przykład pojawi jakieś biuro prasowe, bo ja na przykład nie mam zielonego pojęcia, do kogo pisać. Oczywiście po rynku chodzą różne plotki, że tam ludzi zatrudniali, że zatrudniają, że w ogóle coś się będzie działo, ale nadal nic się nie dzieje i ja się zastanawiam dlaczego. Może coś wiecie na ten temat, może coś czytaliście, a może czekają na przykład na premierę tego swojego serialu, który zapowiedzieli na podstawie Tolkiena, bo oni się przecież inspirują uniwersum Władcy Pierścieni i zapowiedzieli taki duży, naprawdę spektakularny serial, który ma być odpowiedzią na Grę o Tron, która się w tym roku kończy. Więc dużo nas jeszcze czeka, myślę, ze strony Amazona, ale póki co, jeżeli macie chwilę, to możecie skorzystać sobie z tego miesięcznego, darmowego dostępu, pooglądać co się da, a potem się zastanowić, czy rzeczywiście jest sens. Tyle jeśli chodzi o Amazona z mojej strony. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Oczywiście z góry Wam mogę powiedzieć, że nie wiem wszystkiego, bo jestem taką samą abonentką jak wszyscy. Natomiast no, takie bardziej złożone pytania to już niestety nie do mnie. Dajcie koniecznie znać, czy znacie w ogóle usługę Prime Video, czy korzystacie, albo czy na przykład uznaliście, że warto jest po nią sięgnąć. Tyle od nas. Jeżeli Wam się podobało, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, koniecznie subujcie nasz kanał, wpadajcie na Instagrama, na Twittera, na Facebooka i widzimy się w następnym odcinku.